Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach kupiła 32 radiowozy z nowym oznakowaniem i napędem hybrydowym. Tym razem to auta marki Suzuki. Pieniądze na zakup radiowozów pochodziły z budżetów Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów i policji. Koszt zakupu jednego radiowozu to 180 tysięcy złotych. Samochody wyposażone są w automatyczną skrzynię biegów, klimatyzację i kamerę cofania. Mają silnik hybrydowy o pojemności 1500 cm3. Samochody zostały oznakowane zgodnie z nowym wzorem obowiązującym od niedawna w polskiej policji. Nowe radiowozy trafią do komend m.in. w Będzinie, Bielsku Białej, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu, Tychach, Zawierciu czy Żywcu. Łącznie dostanie je 20 komend. 12 samochodów od jakiegoś czasu jeździło już po ulicach, a 20 kolejnych trafiło do poszczególnych jednostek dzisiaj.